Dzisiaj mogę wam zagwarantować, że jeżeli znajdzie się osoba, która wskaże miejsce ukrycia ciała Iwony, biuro Rutkowski od siebie, z tych środków, które ma we własnym zakresie, proponuje nagrodę. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podszedł do tego zaginięcia na zasadzie: proszę pani, mówi do matki Iwony. Wyskoczyła, dziewczyna poszła sobie gdzieś na imprezę, wróci niebawem do domu. Bardzo odważna decyzja oficera dyżurnego i praktycznie nie zrobienie żadnych czynności w tym kierunku spowodowało to, że policjanci zostali parę kroków do tyłu przed sprawcami. Poszła, pochlała, wróci za 3 dni, może była jakaś impreza, a może jest u kolegi, jak wytrzeźwieje to, to się sama przyjdzie i to takie, wiesz, takie lekceważenie, takie, takie, no wiesz, ja cała zapłakana, ja cała zdenerwowana, wiesz, powiedziałam, że taka, to nie może być prawda, to nie jest w ogóle w jej stylu, tak, żeby ona mogła sobie gdzieś pójść i na przykład bez powiadomienia nie było jej na noc w domu. No, jak nie było jej, to ja wiedziałam, gdzie ona jest. Powinni policjanci tutaj w momencie, kiedy zaczęło się dość mocno klarować wersja przestępczego działania na osobie Iwony Wieczorek, zabezpieczyć cały monitoring na trasie dojścia, odejścia, czy w ogóle w rejonie, w którym mogła przebywać Iwona Wieczorek. Dlaczego to zrobił Rutkowski, dlaczego nie zrobiła tego policja, trudno mi powiedzieć. Było to zaniedbanie ze strony policji, no niestety. Sprawa została pokazana jako niechlujstwo Komendy Miejskiej Policji w Sopocie przy tym, co pokazaliśmy my w mediach. My pokazaliśmy piersi zapisy monitoringów, pokazaliśmy Iwonę, która przechodziła, Iwonę, która wychodziła, Iwonę, za którą przechodził mężczyzna z ręcznikiem, który po tylu latach zostaje ujawniony. Po tylu latach. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? No chociaż wszyscy to pokazywali. Zapis monitoringu z Gdańska, wejście numer 63, Gdańskie Litkowo. No przecież dla tego gościa było jasne, że to był on. Trudno powiedzieć, że on się nie mógł zobaczyć, gdzie wszystkie stacje telewizyjne w Polsce pokazywały ten przypadek. Wszystkie, jak jedno. I co, nagle człowiek z ręcznikiem, okazuje się, że jest to człowiek, no powiedzmy, z Chorzowa, który gdzieś tam przechodził za... Ale on nie musi mieć żadnego związku. Ale oczywiście człowiek, mężczyzna z ręcznikiem był charakterystycznym mężczyzną w tamtym czasie dla tego zdarzenia. Do chwili obecnej nie ma praktycznie nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób być konkretnym dowodem świadczącym, co stało się w ogóle z Iwoną Wieczorek. Brednie, bzdury, opowiadanie, podbijanie, wiesz, emocji, opowieści, historie, książki. Wiem, kto zabił Iwonę Wieczorek i tak dalej. Dlaczego ktoś zabił Iwonę Wieczorek? Wskazywanie matki jako tej, która mogłaby mieć związek z zaginięciem Iwony, która działała razem ze mną, wiesz, no to są po prostu historie robione pod publikę tylko dla tych, którzy to tworzą. No wiesz, no kolega, który powiadomił mnie o zaginięciu, który był zaangażowany w poszukiwania Iwony, który nie sprawiał wrażenia, że może mieć jakikolwiek sposób z jej zaginięciem. Wiesz, no Paweł P. jest bardzo mocno obrabiany przez prokuraturę w tej chwili, nawet został zatrzymany, ale wiesz, ale te dowody są tak mierne i tak słabe, że ja myślę, że pokazywanie czegoś, że coś robimy, idzie bardziej w tym kierunku, a nie do działań, które wniosły cokolwiek, co wiesz, no dało przełom w sprawie. Jeśli Paweł mówi prawdę, a potwierdzają to bilingi, a one nie kłamią. Bilingi pokazują, kto z kim, z jakiego miejsca kontaktował się tej tragicznej nocy. Więc jeśli Paweł mówi prawdę, to kto kłamie? Kto nie mówi prawdy? Znaczy my doszliśmy do tego wniosku, że zresztą policja prawdopodobnie też, z tego co tutaj Janusz kontaktował się z panem Markiem Siewiertem, z panem Markiem Dijaszem, że oni wszyscy wiedzieli prawdopodobnie, co się stało z Iwoną.
tutaj powstała taka jak gdyby zmowa zniszczenia. Być może wiedzieli, co się z nią stało, kto to mógł zrobić i postanowili trzymać się jednej wersji, że nie wiedzą. A jeżeli chodzi do ukrycia ciała, no to ja nie sądzę, żeby młodzież 18-letnia czy 20-kilkuletnia, nie wiem, chyba najstarsza osoba miała 22 albo 1 lat, mogła tak skutecznie ukryć ciało. To jest nierealne. Tam musiała być jeszcze jakaś inna osoba trzecia, która bardzo dobrze wiedziała, co zrobić. Janusz w ogóle był moim kolegą. Z Januszem miałem bardzo dobre kontakty i relacje. To był mój kolega od wielu, 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 wielu lat. Ale sprawa Iwony Wieczorek odebrała mu rozum. No tak, stał się moim przeciwnikiem. Zachowywał się jak mój wróg. Ja się dziwiłem, o co temu facetowi chodzi. No wiesz, jeszcze krzyk na ostatniej mojej konferencji, na której wystąpił, przyjdą po was. No Janusz, przyszli po ciebie. No. Sorry, no takie życie, no. Przyszli po ciebie. Janusz zmarł 10 grudnia 2021 roku. Nagle. Ja uważam, że on zmarł na zawał. Tutaj serce mu nie wytrzymało. Zresztą ja pamiętam, jak on do mnie w którymś momencie mówi, ja umieram. No i dobrze, i on zasnął. Gdzieś chyba koło godziny 12, koło północy zaczął się tak strasznie kręcić i wiercić. I on tak do mnie, znaczy nie do mnie, on sam chyba sam do siebie mówił, wiesz, ja już wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Ja mówię, ale o czym ty wiesz? No z Iwoną. To te buty. To przez te buty. Nie wiem, czy on coś w ostatniej, tej ostatniej swojej świadomości, no nie wiem, przed odejściem, czy on coś zobaczył, czy on jakieś olśnienia dostał. On mi podkreślał te buty, że to przez te buty, że ta Iwona prawdopodobnie mogła zginąć przez te buty. No. Te buty tak podkreślał, ale ja tak jak mówię, ja go dobrze nie słuchałam. I to do mnie aż tak bardzo nie docierało. Nawet do mnie ten moment, kiedy on do mnie mówił, że umiera, też nie docierał. To dopiero do mnie, nie wiem, po miesiącu dotarło. A ja po prostu już nie chciałam słuchać na temat Iwony. Powiedziałam, nie chcę do tego wracać. A to tak wraca jak bumerang. To dzisiaj mogę wam zagwarantować, że jeżeli znajdzie się osoba, która wskaże miejsce ukrycia ciała Iwony, Biuro Rutkowski od siebie, z tych środków, które ma we własnym zakresie, proponuje nagrodę 100 tysięcy złotych. Realną nagrodę dla osoby, która wskaże miejsce ukrycie ciała Iwony Wieczorek. I to jest moja nagroda, którą ja przekazuję, gdzie pierwszy raz w mediach jakichkolwiek od dłuższego czasu, pierwszy raz u ciebie ta nagroda pada. Ponieważ być może kogoś przekonamy pieniędzmi. 100 tysięcy złotych to nie jest mała kwota. Jeżeli ktoś ma wiedzę, przekaż, zadzwoń. Dostajesz pieniądze w cashu. Jeżeli masz tę wiedzę na temat, gdzie ukryte jest ciało Iwony Wieczorek. Czy możemy mówić, że w sprawie zabójstwa Iwony Wieczorek jest perfekcjonistą ten zabójca? Uważam, że nie. Uważam, że doszło tam do nieszczęśliwego jakiegoś wypadku, zdarzenia, w wyniku którego Iwona Wieczorek straciła życie. To, że nie znamy w tej chwili odpowiedzi na te 7 złotych pytań kryminalistyki, że nie wiemy, gdzie jest ciało, wynika tylko i wyłącznie z tego, że gdzieś popełniliśmy błąd, jako policjanci, ja to mówię wręcz. Gdzieś jakiś element tutaj nie zagrał w tym procesie wykrywczym, coś żeśmy pominęli, albo osobę, którą powinniśmy w ramach chociażby analizy kryminalnej, analizy materiałów wychwycić, a tego nie zrobiliśmy.
Ja mam takie wrażenie, że tutaj ta policja też idzie tropem publikacji książek Janusza. Bardzo, bardzo to jest widoczne, ja to widzę. Bardzo im kibicuję, żeby to rozwiązano. Natomiast też chciałabym, żeby wszyscy pamiętali, że to dzięki Januszowi ta sprawa jak gdyby ruszyła od nowa. Dzięki jemu jego śledztwom, dzięki jego dużym zaangażowaniu. Ale Janusz był taką osobą, która jeżeli się czegoś podejmuje, to stara się to rozwiązać do końca. I on drążył ten temat. No i nawet zmarł z tematem Iwony na ustach praktycznie. Ja to mówię, że ja tej sprawy po prostu nie odpuszczę, że tak długo jak ja będę żyła, sytuacja o Iwonie się nie wyjaśni, to ja przez cały czas gdzieś tam będę mówiła o tym, bo ja zrobię wszystko, żeby ta sprawa się wyjaśniła. Niech każdy o tym wie. Ja poświęcę to swoje zdrowie, ale ja muszę znać prawdę. No ja wierzę w Boga i tego jestem na 100% pewna. A w związku z tym, że ja wierzę w tego Boga, to ja wierzę też w to, że On nam wszystkim pomoże odnaleźć Iwonę i my będziemy, rozumiesz, wiedzieć, co się z tą Iwoną stało. Ja temu komuś mogę wybaczyć, że to, co on jej zrobił, tak? Ja mu mogę to wybaczyć jako osoba wierząca, ale ja mu tego nie zapomnę. Ja mu tego nie zapomnę. Co on zrobił mi, co zrobił mojej rodzinie. Nie. Ale chciałabym bardzo wiedzieć i chciałabym chociaż zobaczyć osobę, która skrzywdziła przede wszystkim Iwonę, pozbawiła jej życia i która skrzywdziła, rozumiesz, też życie mojej i mojej rodziny.